po długim czasie udaje się dotrzeć. Słuchajcie, mamy tutaj garaż, zapomniany garaż z pięknymi samochodami. Samochody mogą być z lat 50., 60. Zostało tutaj bardzo dużo sprzętu, silniki i różne części samochodowe. Zobaczcie. Zaraz pójdziemy do miejsca, gdzie spoczywają te stare samochody. Ale najpierw sprawdzimy, co tutaj jest. Mamy jakieś dwa stare rowery. Akumulator i wiele różnych kluczy. Nie ma wątpliwości, że ten, kto tutaj prowadził jakiś zakład, miał sprzęt, żeby zrobić wszystko. O kurde. Ale wypas. Powiem wam, że dawno nie widziałem takiego wypasionego obiektu opuszczonego. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Tony metalu, różnego sprzętu potrzebnego przy mechanice, wiertła nawet. Myślę, że zajmowali się tutaj praktycznie wszystkim. Ile narzędzi. Gdzie się nie spojrzy, mamy jakieś narzędzia, skrzynki z kluczami. O kurde. Zobaczcie, ile części. Powiem wam, że troszeczkę strach tam wchodzić. Ale chciałbym wam pokazać wszystko. Oj kurde, nie wiem, czy się przepchnę tutaj. Stare lampy. Lusterka. Wszystko. Jest tu praktycznie wszystko. Nawet stare radia. Kołpak z Mercedesa. A zaraz pójdziemy już do kompletnych samochodów. Garaż jest bardzo duży, więc będzie co oglądać. Zobaczcie, tu mamy pierwszy egzemplarz. O kurde, co to jest? Też chyba Mercy. Silnik troszkę zabrudzony, ale to pod sufitka. Spadło wszystko z maski. Kurde, ale wielkie. Zobaczcie, on się nie kończy. To jest chyba Merc. W środku jak wygląda. O kurde, wszystko przegnite. Tak, Merc. Gigantyczny bagażnik. Tutaj mamy jeszcze jakąś wnękę. Kompresor. I kolejne auto. Peter Marlox. Już przegnite. Ale to nic. Idziemy dalej.
Na samym końcu drogi znajdują się naprawdę piękne samochody. Volkswagen. Volkswagen, ja. O kurde, to chyba to miejsce. Wow. Ale będzie wypas. Drabina podstawiona, więc wejście będzie dość proste. I na samym wejściu piękny Mercedes. Kurde, wchodzimy. Nie ma opcji. Ale inaczej. Najpierw noga. Kurde, jaki potwór, uwielbiam te grille z Meśka. Ciekawe, czy środek też już zepsuty cały. O, jest i Mercedes. Fotele zaczynają gnić. Kurde, szkoda. Szkoda takich samochodów. Krzyja biegów. Może trzeba napisać te buddy. Może uratuje te klasyki. Tylko budda się zajmuje chyba nowszymi samochodami. Tu też Mercedes. 450. Zobaczcie na zewnątrz. Volkswagen. Piękny metaliczny kolor. Kurde, takie klasyki. Dostać do tamtych. Jest tutaj drabina, po której chodzili tutaj. O kurde, ale wypasione fury. Nie będę tam wchodził, bo nie chcę chodzić po dachu, już jest dość wgięty. Ale one z Mercedesa. To jest Renault chyba jakiś? Tak. Albo nie. Wy będziecie wiedzieć lepiej. Co to za auto? Ten wyglądał z daleka jak Trabant, ale to na pewno nie jest Trabant. Ale najbardziej mi się podobają te dwa Mercedesy. Ten zielony i ten złoty. Zobaczcie, jak tutaj są drzwi otwierane. Pyk. I można wejść do środka.
Lloyd. Są jeszcze jakieś drzwi. Zaraz zobaczymy. 350 SE. Kurde. Jeszcze się płakać chce, jak się widzi takie fury, które niszczają. Ktoś tu ma pojęcie o samochodach. Szybko by je ogarnął. Zamknięte. Żegnajcie Mercedesy. Mam nadzieję, że ktoś was uratuje. Wychodzimy dalej. Lecimy dalej. Tutaj mamy jeszcze jakieś samochody. Są dwa samochody. Nie wiem jakie to. Dlatego proszę o informację. Jeśli tylko wiecie coś więcej niż ja, a na pewno wiecie więcej, dajcie znać, co to są za samochody. Przeprawa nie jest zbyt lekka. Ale powiem wam, że ten najbardziej zachowany. Jeszcze nie są zgnite siedzenia. Ciężko się tutaj poruszać. O, tu jeszcze jakiś maluszek. W sensie, że nie Fiat 125P, tylko po prostu małe zgrabne autko. Spróbujemy wejść do środka. Da się otworzyć, da się. Wchodzimy. O kurde. Niewiele tu elektroniki, ale to dobrze. Takie auta są mniej wadliwe. Zobaczcie, jak niewiele trzeba do szczęścia. Ile części skrzynie biegów w tym przypadku. I tak to wygląda. Najwyższa pora skierować się już do wyjścia. Na pewno warto było tutaj przyjść. Zobaczyć te wszystkie klasyki motoryzacji. O kurde. Teraz wejście po desce do góry. Wszystko przygotowane pod eksplorację. Papieżaki, unikajcie ich. Ostatni raz
Zerknijmy na Mercedesa. Jezu, piękny. Kurde, ile dałbym, żeby takim jeździć. Może się da zorientować, czyje to jest. Ale najprawdopodobniej właściciel już nie żyje. Dlatego nikt się nie opiekuje tym. Się serce kraja. Jeśli zobaczy to jakiś kolekcjoner samochodów starych, to się chyba popłacze, że to wszystko się tutaj marnuje. Tutaj zaczęliśmy wyprawę i tutaj ją skończymy. Moi drodzy, na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że mój kolejny film Wam się spodobał. Ja Was proszę tylko o jedno. Subskrybujcie kanał. Zostawcie ślad po sobie w postaci łapki. To jest bardzo motywujące. Dlatego wiecie, co macie robić. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnej wyprawie.